Any welder worth anything here will immediately go to Poland. Kijów, stolica i największe miasto Ukrainy, leżące nad Dnieprem i liczące około 3 milionów mieszkańców. Jestem tutaj, żeby porozmawiać z Ukraińcami, żeby zapytać ich, co myślą na temat masowej emigracji z Ukrainy, w tym do Polski. Ale nim zacząłem się pytać, nim zacząłem moją sondę uliczną, przeszedłem się po Kijowie, idąc najpierw wzdłuż Chreszczatyku, czyli główną aleją Kijowa, która została odbudowana w stylu socjalistycznym w latach 50., aż po Plac Niepodległości, czyli Majdan. To tu w latach 2004-2005 miały miejsce wystąpienia pomarańczowej rewolucji, a od listopada 2013 roku do lutego 2014 roku plac był głównym miejscem Euromajdanu. Temat migracji jest mi bliski, temat migracji mnie osobiście bardzo interesuje, częściowo dlatego, że sam, mimo że się uważam za repatrianta w Polsce, to de facto jestem tutaj imigrantem i z bliska obserwuję od jakiegoś czasu masowy napływ imigrantów z Ukrainy do Polski. Zawsze mnie intrygowało to, że zazwyczaj debata toczy się tylko i wyłącznie z perspektywy polskiej. Pytania, które zadajemy, to zazwyczaj, czy ta fala migracyjna jest dla nas korzystna. Niektóre środowiska uważają, że tak, inne, że nie. Oczywiście, powinniśmy na wszystkie sprawy tyczące Polski patrzeć przede wszystkim przez pryzmat naszej racji stanu. Niemniej dla mnie ta sytuacja Ukraińców, którzy wyjeżdżają milionami do Polski dzisiaj, wydaje się bardzo analogiczna z masowym wyjazdem Polaków po 2004 roku, w tym do Anglii. Jest to dramat, który sam widziałem na własne oczy jako nastolatek mieszkający w Londynie. I dlatego też postanowiłem pojechać na Ukrainę, żeby zapytać Ukraińców, jak to wygląda z ich perspektywy. Ale nim zaczniemy sondę uliczną, może zacznijmy jednak od kilku statystyk. W 1990 roku, czyli zaraz po upadku w Polsce rządów komunistycznych, PKB per capita mierzone parytetem siły nabywczej wyniosło w Polsce blisko 6180 dolarów. W tym samym czasie na Ukrainie wynosiło ono ponad 6760 dolarów, a więc było mniej więcej o 10% wyższe niż w Polsce. W związku z tym w 1990 roku Ukraińcy byli bogatsi niż Polacy. Do roku 2018 PKB per capita na Ukrainie urosło do poziomu niespełna 9200 dolarów, w Polsce natomiast przekroczyło 32 tysiące dolarów. Mimo że nasze kraje są kulturowo bliskie, to dzisiaj gospodarcze dzieli je jednak przepaść. Polska to kraj, który osiągnął sukces gospodarczy, który miał udaną transformację gospodarczą po komunizmie. Ukraina jest przykładem jednak państwa, które poniosło porażkę transformacji. Obecnie na Ukrainie mieszka oficjalnie trochę ponad 37 milionów ludzi. Dla porównania, w 1991 roku, gdy po upadku Związku Sowieckiego proklamowano tam niepodległość, na Ukrainie żyło około 52 milionów osób. Oznacza to ubytek o 15 milionów obywateli w ciągu 30 lat. Główne przyczyny tego stanu rzeczy to, zdaniem demografów, utrata Krymu i części Donbasu, ujemny przyrost naturalny i masowa emigracja. No dobre, i o czym rozmawiamy? O imigracji. Wyjeżdżają Ukraińcy do Polski głównie. Jak pan to widzi? Kto wyjeżdża? Jakie są efekty tego na Ukrainie, na społeczeństwie ukraińskim, na gospodarce, na demografii? Jak pan to widzi? Jak pan to ocenia? Tak, rozumiem, dziękuję. Na dzisiaj najwięcej ludzi wyjeżdżają takie, albo fachowcy. Ale to nie jest fachowcy wysokiego poziomu. To jest, no najpierw, no tak figuralnie mówiąc, hydrauliki. To ludzie, którzy na fermach zbierają tam truskawki, a druga duża kategoria to studenci, ukraińscy studenci. Mój siostrzeniec uczy się w Łodzi, tak, na przykład. I tych studentów jest dużo i to dla mnie to jest bardzo przyjemne. To odbywa się ta integracja narodu. I chociaż teraz w Polsce, wie pan, tam różna sytuacja i przeciwko mniejszości ukraińskiej, ale już za dużo jest Ukraińców w Polsce, za dużo. A z innej strony ludzie wyjeżdżają, te, które takie, ja nie lubię tego słowa, proste ludzie, rozumiesz, takie, ale oni widzą inny świat. Oni, ten sam Zachód, ten sam kapitalizm, w tym sensie jeszcze w sowieckim, rozumie pan, to jest leninowskim. I oni widzą, że kapitalizm może pracować, że można mieć normalne drogi, normalne samochody, normalne mieszkania.
I to jest naród, to nie jest Niemcy, to nie jest Francuzi, to jest Polacy, to jest, no, to taki naród, jaki my jesteśmy, Ukraińcy. I think that many people go to Poland for the first just for education, because people think that it is better than in Ukraine. And the second part is that people go to work, but not for all time, maybe it can be 4-3 months, something like this, and then they go back to Ukraine. But I think that it will be better if Ukrainian people stay in Ukraine and they maybe, okay, education not very good, not the best in the world, but it is okay, and if person wants to study, it isn't a problem in Ukraine. So I think that it will be better when people will stay in their country, not go to another. But it is very good that then when people go back from Poland, they have new skills, maybe new meetings, they know new culture, and if they will share it with us, I think it is good. We're friendly nations, right? There's definitely greater tensions with other countries. But I do think, I don't know if that's what you're referring to, but what I see and what I've had people tell me is that this influx of specifically cheap labor produces this mindset within Poland to where Ukrainians are being viewed as less of neighboring friendly people, country and people, as now they're below the native Polish population, like very similar to what you would see with the Mexican workforce in America. I think Ukrainians feel it too. I think they're going because there's no real other choice. That's where the money is. But I definitely think they feel this, and you can't really blame the Polish people for it either, because if all you see from a given country is cheap labor, that's what you're going to associate the country with. And I definitely think that Ukrainians feel that as much as I think, if you're asking me the question, that Polish people feel it. Yeah, I definitely think tensions are there. I definitely think Ukrainians are harboring some resentment to Poland, because, right, that they always call Poland what Ukraine could be, which is maybe a good motivator for, you know, European integration. But it also, I mean, it's like being called the worst brother. Yeah. You're going to kind of, maybe you're going to want to do better at what you're doing, but you also kind of hate your brother. Well, if I'm not mistaken, Poland's there. Now they don't really like this idea to, when Ukrainians come to their country, because it's like in France, immigrants from откуда они там? Иммигранты во Франции. From Africa. Не-не-не, эти арабы там всякие сидят. What? Immigrants из Магреба. Well, in France, in Algeria, Tunisia. Yes. The same situation, I think, like in Poland, where a lot of Ukrainians come to Poland to graduate, to work, which I don't know, and I think about me, I will not go to Poland. I have learned like a little bit Polish language, but I honestly, I don't like this country, and I will never go there. So that's the situation. Yeah, I agree. You agree? Yeah. Вплив та імміграції на стосунки польсько-українські є тактичний, є стратегічний. Якщо ми говоримо про впливі тактичним, то є то він радше негативний, ну, понявеш, в якомусь панстві так наглий і так дуже зрост імміграції з іншого панства, ну, то має скутки негативне, в сенсі зменшається протест людей, в якісь труднощі са з тим, як чи іммігранти приймуть там чи не приймуть культури нового панства, ну, бо ясно, що то дощ
наглий і поважний дуже взрост мігрантів. Але якщо почнемо з перспективи стратегічної, чи люди, які позостають в Польщі, вони так чи інакше вони приймуть культуру польську, їх діти будуть вже поляками, по-перше, то добрий вплив для Польщі, яка тим самим узупевнює свою польську міграцію до Англії і так далі на початку лет 90-х. Але теж повідомляв би, що то мав вплив на стосунки польсько-українські, понеже ten процент, шкільно викшталцованих людей, які вручені в Україну, або які будуть працювати на два панства, вже будуть розумів, що то є Польська не тільки як панство, де можна заробляти, але теж будуть розумів, що полякам болі, будуть розумів, з чим можна йти до поляків, з чим не варто йти, чи те, чи проблеми історичні, які маємо. Понеже є ще 5 років тому, просто під час Євромайдану, мало хто мислив, мало хто розумів, що портрети Бандери, ну то є не до прийняття в Польщі. І Польська не може, і польське сполучення не може вспірати протесту демократичного і проунійного на Україні, якщо на тим протесті маємо портрети Бандери і Шухевича. Ніхто в ogóle цього не кояжив. То був якби знак і протест проти Росії. Зараз вже поволі то віємо і поволі єстешмо вже на такому етапі, коли мислимо, що з тим робити, як розмовляти з поляками, маючи теж свою пам'ять історичну і своїх якби богатирів історичних, хоча ж не згадзам, що сам то богатири цілої України. Мислю, що то богатирові багато таке локальні. Але принаймні, але тим не мені, єстешмо вже на якимсь іншим пожемі стосунку, пожемі примислення тих стосунків і мислю, що вже колейний етап, потім як примислимо, як знайдемо якийсь консенсус між двома панствами в тій політиці історичній, вже буде колейний етап ще більш скутичного співділання і співпраці між Польською та Україною. І мислю, що стратегічно цей наплив іммігрантів на Україні буде мав власне такий позитивний скуток, що будемо краще розуміти польське, ніж розуміємо дійсно і розуміємо в прийшлості. Наприклад, не в моєму краю, а в Польщі прийнята устава о тим, зневаженню пам'яті народовій. Не в моєму краю, а в Польщі накрінчено фільм «Волинь». Оглядав пан цей фільм? Ну, як на мене, ну, то не є серцеділо. І то не є серцеділо, і то не є навіть добрим фільмом. Але то поляці накрінчили о моєму краю, о Волиню. Українці ніц подобного не кринчили. У нас нема подобної устави. Ну хіба єстесь ми трохи лепші, ні? What are the effects of this migration on Ukraine? What is, have you felt any of the effects of all these people leaving? I think that we are too young to feel this effect, but I think that many smart people go to Poland, go to Europe, and it isn't good for our country. Is it good for Poland? We don't know. What's the translation of this word? Yes, I think yes. What's the translation of this word? Poland. Poland? It's Polish. Polish. I didn't hear. Is it good for Poland? No, yes. I think it's not. It is good for Poland because our people are smart. Okay, and why do you think it's bad? I think it's bad because in Poland, there are many smart people from Poland, Polish people. They also want to work, to pay money, to earn coins. But the Ukrainian people, smart people, they go to job in Poland and займають міста, не знаю, як це на англійському. But it isn't Ukrainian problems. They have no choice, actually. The best people left our country and that's pretty bad. But they will return. Of course. I think that they will. Do you think that the migration from Ukraine is good for the economies of the countries they go to? Of course it's good because they work there, but as I think in Poland people don't actually like Ukrainians that work because they take their money and bring it to Ukraine. I know pretty much of people like this, and as I know they send money to Ukraine. And I saw a lot of researches where it was stated that they send money to Ukraine. It's really bad because a lot of youngsters, a lot of intellectual people who
could have stayed here and who could have developed our future, our technology, our science, for example, they migrate and they work for economy of another country. Mm-hmm. And this is, of course, a problem, but still there are people who stay and we are among them. Yeah. Because we are happy here in Kiev. Zaria, some people left and I totally understand them, but you know, like a lot of people are still here and a lot of people are ready to invest their, like, you know, like, and to put a lot of efforts into like building Ukraine to make it a really great country for people to live. Yeah, and I would say that has been an issue for a while, so it's not that something, you know, happened right now. And for sure, like, I agree with my colleague that many people are still here and we're trying to build something that the others want to come back. So do you think that the migrants will come back? I believe it's possible. Like, it may be, of course, it's not a question of like a couple of years, most probably decades should pass for them to see that this is a different country. But you know, like living in another country, you are living in another country, in another culture. So like to my perspective, for sure, if the level of life here in Ukraine is good enough to, I don't know, to offer actually everything which we have around, then people will start coming back. Some of them will for sure come back, I think, because they have their families here and they have just come there to work for maybe a year or some month, and then they will come back and invest in their children maybe if their family stay here. But some of youngsters who have moved there to study, after studies at university, they can get jobs there and perhaps they can stay there. I think the only way that they can come back, only if they have no opportunity to stay there. Because if they have this opportunity, if they have visas for them, for their family, if they can get citizenship there, they would prefer to stay there. Poland is the nearest country for Ukraine, and it's the simplest way to live somewhere abroad. In Ukraine, there is pretty positive thoughts about Poland. Yeah, it just, as I have already said, it's the most simple way to go somewhere else to live. Mm-hmm. And Poland is a very European country. Ukraine isn't this much European as Poland is. Thinking of leaving? Are you a student? Yes. Are you thinking when you graduate? Are you thinking of leaving and working abroad? Not to Poland. Where would you like to go? To England, I like. Okay. Yes, to more development countries than Poland. Okay. Do you think that Poland is not a good place for migration? I think it's like a sister of Ukraine. It's the same one. Okay. I guess only old people will stay here, and after nothing. Like only young people will move, but no, old people will stay because they are from ex-Soviet Union. You know, it's old system and. This old system for old people, it's okay, it's normal. Mm-hmm. For young people, no, they want to have a good life. Yes, I love my country. I would like to stay here, but hey, I can't. Actually, to be honest, I also live in Köln, in Germany, and right now I just came back from my second home. Okay. Of course, the sad part that plenty of students and. Of course, people, young people, they are moving to different countries. Of course, I understand why, for salary, for new jobs and opportunities in life. But we'll see, maybe everything will change right now. Are you thinking, if things get better in the Ukraine, will you come back from Ukraine? Of course, definitely. I will take German education and will come to Ukraine to improve our country. So are you? Do you think that the people who have left are like you? Do you think that they're just leaving for opportunities and they will come back? Or do you think that some of them have left forever? I hope, because if we'll make here Europe for what we need to go somewhere there. Okay. I wish you an amazing day. We need Thank to go. Thank you very much. Take care. Have a good day. Bye, girls. You know, Poland from, okay, Litva. No, Litva. It's English. Litva, Lithuania, Russia. It's ex-Soviet Union countries, and Moldova, Ukraine, Belarus. Okay, from all this country, Poland grow up more than this country. So I think Poland is future country in Europe. I'm not joking.
I'm so sorry, I love Germany, but I think Poland will be better than Germany, really, because... That's another question, yes. Because? Because President... I forget her name. Do you remember President's name? German, from German. Michael? Yes, she... how can I say? She... Разрешила. She... Разрешила? No, she... how can I say? Разрешила, I forget this English word. She says, Arabic people, come, no worry. The migration crisis. Yeah, they come. The refugees. Yes, they come to Germany, and after... They come not alone, they come with children, and how many children they have in Arabic family? 6 children. They come with 6 children, and government pay for this family, so they don't work, they just live because government pay money. This shit, this very big problem. So. I don't like Germany because they have a lot of rules, you know? I don't like rules. Here we can do whatever we want. I assume you're students. Are you thinking of when you finish, when you graduate, do you intend to stay in Ukraine and work here, or do you want to leave? 100% we will stay in Ukraine. Why is that? Because we like Ukraine, we were born here. And I think that we will find a good work here and live our lives. So you are positive about the future of Ukraine? Yes, because 100%. I wanted to change our country. Is it changing for the better? Yes. Yes. Are you thinking of leaving, or are you thinking of immigrating? Why not? Personally, I'm not. Because I love my country, and I think that every man who was born here should stay to build a better country to for himself, for his children, and for all community. We are a new generation, so we can change something in our country. So I think I will stay here and continue. Pass away here. Yeah. I think that we should study in Ukraine and work there because we are Ukrainians and it's our country. Yeah. Country. I agree with my friend because we love our country and we are patriots and we want to study here and then to make better our country by ourselves. Thinking of leaving? No. Yes, do you say? Okay. It's a joke. No, I think that we have to stay in Ukraine and begin to make our own projects in YouTube also and earn a lot of money and stay in Ukraine and build our a new, strong country. Make Ukraine great again? Yes! Yeah, so we have family here and this would be inappropriate to leave our friends, family and just to immigrate. So maybe for some years, not alone. Yeah, so always come back to your home. Not for the whole life. Maybe for experience, we can move to another country and stay there for a while, just to get experience in of work in another environment, but not for the whole life. You know, we've been to Poland, yeah, and one man asked us if we are from Ukraine, and we said yes, we are, and he, yeah, we know we have too many people from Ukraine. Too many. I guess that's the answer on your question. На Україні стосунок до поляків був завжди дуже добрий. Було то панство слов'янське. Я ще зачинаюся від часів радянських, коли мали ми таке виповідання, що курица не птиця, а Польща не за границя. Чи узнавано, що Польща то такий дуже близький край, може з трохи дивним язиком, але в мірі зрозумілим. Є якби Європа, але якби теж слов'яні. Є дуже там подобна кухня, подобне всього. І таке скоєження може було теж до Євромайдану. Очевидно, той наплив міграції щось ще змінив в тим, як дивимо на польське і як визнаємо тому польське. Тож
певний негативний вплив є для тих, для тієї частини українців, яка мешкає в Польщі, і яка десь там відчува, а є ще більше виображає собі якийсь злий стосунок поляків до українців, ну то то мами. І то дуже, дуже, дуже о тим пишуть медіа українські, які забарзо видає мені, понеж навіть якась буйка поляка і українця в якимсь Любліні, двох п'яних поляків і українців, але в українські медіа то бенче ще писало, що поляк побіл українця. Але, ну, повідчав би, що то вплив, ну, тего на тиле наглего и шепшепкего наплыву мигрантов там на Украине. И те якісь конфлікти локальні, но то в якимкольвек панстве то би ще так отбувало. Не повідчав би, що є якісь щегульні злий стосунок власне до українців. Мислю, що з часами то бенже те неп'янче бенже спадало, але мимо того нап'янча, яке зараз маємо і в стосунках історичних, і в стосунках тих мігрантів. Тим не мені, ведло всі такі сондажі, поляці, то є одна з перших народовощів, до яких українці маємо позитивний стосунок в Європі. І так чи інакше українці відчуваємо, що поляці є найближчим товаришем і сусідом для України. Well, our people are fun, you know, and hardworking. So maybe Poland's economy will go like up, and also with a fun way. So yeah, you'll have some funny stories to share, maybe. Yeah, definitely. You know, like migration, like a huge migration, creating issues for like other countries. But again, like I hope that, you know, like it's temporary for Ukraine, and some of people will consider to return back in a few years, maybe. То есть важное унеси видзо инне житие в бардзо подобным краю, в бардзо подобного народу. Направда, естесьми бардзо близки, ментальне украинцы до поляков бардзо близки, ци поляцы до украинцев. И оказывается, что так и народ, как поляцы, которые в яким, 89-м року выбрали Валенсе, так, чи в яким, и они потрафили збудовать край, который, ну, который ма, как уже говорили, что добрые дороги, якийсь комфорт такий огульный, и то не есть малый край, то не есть Люксембург, то не есть Словация в концу, так? То есть край наш 40 что-то там миллионов, и территориально есть немалый. И они дали собі ради. Ну, може так українці зі научать чогось. Краку ма коло 70 тисенців і юж 10% є українців. 70 тисенців, припрашуємо за своєю польщизною. Ну, ти, і що? І що, Краку перестав бути Краковим? Ні, все нормально є. Були там рік тому, спаняли, мали найліпше враження. Краку є Краку. І от того, що там зараз кожен десятий українець, он все не змінив. Завжди вважали поляку за народ списковців, народ протестантів. І тим він був мені близький, і тим... І тут оказалося, що в такому народі потрапив звитяжити та правіцова сторона. Для мене то смутне. Поляці для мене то є дуже романтичний народ. То є такий, ну, я не знаю, Віж, як повідав такий російський співак Булат Окуджава, коли приїхав до Варшави, втеді було таке поняття обозу соціалістичного. То значить краї, які при Зв'язку Радянському, ну, ПНР, ДДР, ПРЛ, ДДР, Чехословація, розумієш? І то було поняття лагер, обоз, лагер соціалістичний. І Булат Окуджава повідав, що Польща є найвеселішим бараком обозу соціалістичного. І то є правда, то найвеселіший барак. Белего обозу соціалістичного. На тим коні, бо з вас 200 доларів. Питання істотне для нас в Польщі, то іле українців дійсно фактично мешка в Польщі. Ciężko stwierdzić i szacunki nam w tym niezbyt pomagają, bo mówi się od miliona do nawet 6 milionów osób. Nie wiadomo do końca, bo Ukraińcy przybywają w Polsce zarazem legalnie, jak i nielegalnie. Jedno jest pewne, widzimy natężoną falę imigracji do Polski od przynajmniej 2014 roku. Dlaczego Ukraińcy wyjeżdżają z Ukrainy, dlaczego przyjeżdżają do Polski?
Najprostszymi powodami są oczywiście brak pracy na Ukrainie i niewystarczająco wysokie zarobki. To zostało wszystko wzmocnione poprzez wybuch wojny na Donbasie, który zmniejszył produkcję na Ukrainie o 13,1% w 2015 roku i wywołał falę przesiedleń. Ponad 1,5 miliona Ukraińców zostało wewnętrznie przesiedlonych, co bardzo mocno wpłynęło na wewnętrzne napięcia społeczne. Spowodowało to też dużą falę niepewności, braku zaufania społecznego, niepewności finansowej i niepewności co do sytuacji politycznej czy ekonomicznej w państwie, co wymusiło falę migracyjną, w tym do Polski. W Polsce natomiast obserwujemy od prawie 30 lat nieprzerwany wzrost gospodarczy, średnio na poziomie 4,2% PKB rocznie. Spowodowało to ostatnio dość sporą lukę na rynku pracy, którą musimy wypełnić. Jeżeli nie wypełnimy, spowoduje to zahamowanie gospodarki, spowolnienie naszego wzrostu gospodarczego i dlatego też od 2014 roku obserwujemy w Polsce rozluźnienie, jeżeli chodzi o możliwości imigracji do Polski. I tym samym obserwujemy przyjazd, no właśnie masowy przyjazd między innymi Ukraińców do Polski, którzy wypełniają te luki na rynku pracy. Natomiast dla Ukraińców, dla Ukrainy, dla gospodarki ukraińskiej masowa emigracja Ukraińców poza Ukrainę jest gigantycznym problemem, gigantycznym wezwaniem. Według szacunków Narodowego Banku Ukraińskiego tylko w latach 2014-2015 wyjechało pomiędzy 5 a 8% całej siły roboczej Ukrainy. Według sondażu przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii wynika, że wyemigrować za chlebem chce ponad 37% Ukraińców. Dominuje tendencja wyjazdu na stałe. Wyemigrować chce 55% Ukraińców w wieku od 18 do 29 lat, 44% w wieku od 30 do 39 lat i 33% od 40 do 50 lat. Aż 40% z nich to osoby z wyższym wykształceniem. Drugim problemem jest takim, że nie tylko brakuje właśnie tej siły roboczej, tej tańszej siły roboczej tak zwanej, ale brakuje też coraz więcej ekspertów, dlatego że ludzie z wyższym wykształceniem wyjeżdżają z Ukrainy. To są ludzie, którzy są wykształceni na koszt podatnika ukraińskiego i potem jak tylko mogą, jak tylko mają możliwość lepszych zarobków, lepszej pracy gdzieś poza Ukrainą, to oni wyjeżdżają i tych ludzi niestety, tych ekspertów, którzy wyjeżdżają z Ukrainy, nie ma kto zastąpić, bo tych ludzi po prostu już na Ukrainie nie ma. I to jest kolejne wielkie wyzwanie dla gospodarki ukraińskiej. Dla nas z perspektywy polskiej masowa emigracja z Ukrainy jest zarazem korzystna, jak i również zagrożeniem. Korzystna dlatego, że jak już mówiłem, wypełniamy lukę na naszym rynku pracy. Korzystna też dlatego, że Ukraińcy są nam jednak kulturowo bliscy. Łatwo się nauczą naszego języka, łatwo się nauczą naszej kultury, jest im bardzo łatwo się zasymilować. Alternatywą dla nas w Polsce, dla przyjazdu masowego Ukraińców są imigranci z Azji, są imigranci właśnie z tych centralnych azjatyckich republik, które są naturalnie prorosyjskie i do tego muzułmańskie, czyli kulturowo dużo dalsze od nas. Ukraińcy są dla nas dość naturalnym rozwiązaniem i dlatego też są dość korzystną siłą roboczą. Mówi się często o powrocie tych emigrantów polskich, którzy wyjechali na zachód, czyli ludzie, którzy wyjechali po 2004 roku. Ci ludzie z tego, co ja obserwowałem na emigracji, z tego, co ja obserwowałem, będąc w Anglii, oni po prostu nie wrócą, o ile że sytuacja w Polsce się drastycznie zmieni. To jest moim zdaniem nierealna alternatywa. Bardzo ciężko będzie ściągnąć tych Polaków, którzy emigrowali na zachód. Druga alternatywa, o której przeciwnicy masowej imigracji z Ukrainy mówią, to jest alternatywa, czyli ściągnięcie repatriantów, ściągnięcie Polaków ze wschodu, czyli ściągnięcie tych Polaków na Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie, Uzbekistanie, etc., etc. To również problem, jest to też moim zdaniem nierealne, dlatego że tych ludzi po prostu nie ma wystarczająco. Również są to ludzie, którzy są i tak głęboko zasymilowani w tych społeczeństwach i to pochodzenie polskie u nich jest po prostu zazwyczaj tylko pochodzeniem, taką ciekawostką raczej niż realną tożsamością. Oczywiście jestem zwolennikiem ściągnięcia tych osób, ale nie jest to moim zdaniem realna alternatywa. Nie zapełniłoby to zupełnie naszej luki na rynku pracy. Ci imigranci z Ukrainy są nam potrzebni. Z perspektywy polskiej masowa emigracja z Ukrainy jest bardzo ciekawa jako soft power, jako tworzenie naszej siły, jako budowanie pozycji polskiej.
Imigranci z Ukrainy, Ukraińcy generalnie są dość pozytywnie nastawieni do Polaków, szczególnie ci Ukraińcy, którzy są dalej na wschodzie, ci w Kijowie raczej niż ci w Lwowie. To wynika z sondaży, które są dostępne. To są ludzie, którzy i tak są raczej przychylni wobec Polski. Ich masowy przyjazd pozwala im zobaczyć udaną transformację ekonomiczną i polityczną. Pozwala to zobaczyć im, że można wprowadzić różne zmiany w swoim kraju, można przemienić społeczeństwo z społeczeństwa komunistycznego do społeczeństwa kapitalistycznego. Ci Ukraińcy potem po tym pobycie swoim, po pracy w Polsce, wracają z wzorcami zachodnimi, które mogą zaszczepić u siebie na Ukrainie i to jest dla nas oczywiście korzystne. Mieć Ukrainę, która jest na naszym wschodzie, która jest oddalona od Rosji, która zbliża się do Europy, która zbliża się do wzorców europejskich, jest dla nas korzystne. Takiego partnera na Ukrainie właśnie potrzebujemy i ta masowa emigracja może nam w tym pomóc. Oczywiście masowa emigracja z Ukrainy nie ma tylko i wyłącznie korzyści, są również różne zagrożenia. Dr Cezary Mech, były wiceminister finansów zarządów PiS-u, mówił o tym, że jest to po prostu podmiana populacji. Poza tym badania pokazują, że te zarobki, które Ukraińcy zarabiają tutaj w Polsce, przekazują w większości aż 70% z nich z powrotem na Ukrainę, czyli jest to drenaż pieniędzy z Polski na korzyść Ukrainy. Ten masowy napływ Ukraińców budzi też oczywiście różne napięcia społeczne na linii polsko-ukraińskiej. Niektóre z nich są naturalne, związane z tym po prostu, że mamy masowy napływ i one są nieuniknione. Niektóre z tych animozji, niektóre z tych napięć są podsycane nienaturalnie, między innymi przez Rosjan, którzy celowo działają w tym kierunku, którzy chcą podsycić polsko-ukraińskie napięcia. Ta masowa imigracja też oczywiście budzi różne problemy związane z polityką historyczną, z różnymi zawiłościami historycznymi, których jeszcze nie rozpracowaliśmy do końca, szczególnie jeżeli chodzi o sprawę wołyńską. I innym zagrożeniem, takim realnym zagrożeniem masowego napływu jest przyjazd do Polski różnych wzorców postsowieckich, różnych mechanizmów postsowieckich, których Ukraińcy się nie wyzbyli. To, że przyjeżdżają w takich ilościach, powoduje to, że jest możliwe właśnie przeszczepienie tych wzorców postsowieckich i wdrożenie ich tutaj w Polsce. Wreszcie mamy sprawę zwiększonej ilości przestępczości. Wraz z masowym przyjazdem Ukraińców do Polski powstały różne polsko-ukraińskie mafie, czy też wyłącznie ukraińskie mafie. Mamy powrót do różnych przestępstw, których nie widzieliśmy w Polsce od jakiegoś czasu, szczególnie jeżeli chodzi o przemyt, ale również w tej chwili, jeżeli chodzi o nielegalną produkcję papierosów. Czyli mamy nie tylko i wyłącznie pozytywne rzeczy. Mamy faktycznie wypełnienie luki na rynku pracy, która była dla nas konieczna, bo jeżeli chcemy utrzymać nasz wzrost gospodarczy, musimy tą lukę wypełnić, ale również musimy pamiętać o tym, że masowy napływ Ukraińców, masowy napływ imigrantów jest również dla Polski zagrożeniem. Powinniśmy być tych zagrożeń świadomi i musimy wszystkie te plusy i minusy razem ze sobą zbalansować i zastanowić się nad tym, co jest na korzyść Polski i na czym zyskuje Polska, gdzie jest polska racja stanu.